A potem prosił Piłata Józef z Arymatii, który był potajemnie uczniem Jezusa, z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa i pozwolił Piłat. Poszedł więc i zdjął ciało Jego, przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Ewangelia Jana, 19 rozdział, 38 do 39 wersetu. Jezus umarł. Świadkami Jego śmierci byli żołnierze. Dla pewności jeden z nich przebił włócznią bok Jezusa. Wypłynęła krew i woda, potwierdzając, że nastąpiła fizyczna śmierć. Gdy ciało Jezusa wisi jeszcze na krzyżu, pojawiają się dwaj mężczyźni, których nikt się nie spodziewa. Józef z Arymatii i Nikodem. Józef nie był dotąd wspominany w tej Ewangelii, natomiast Nikodem został opisany w rozdziałach 3 i 7. Oczywiście obaj mężczyźni nie byli do tej pory znani jako uczniowie Jezusa. Z podsumowania tego, co cztery Ewangelie mówią o Józefie, wyłania się następujący obraz. Jest on bogatym, czcigodnym radnym, dobrym i sprawiedliwym człowiekiem. Jest on uczniem Jezusa i nie zgodził się z planem Najwyższej Rady Żydowskiej, aby zabić Pana Jezusa. Nie określił się jednak jako jego uczeń. Być może z obawy, że zostałby usunięty z synagogi, jak to jest opisane w Ewangelii Jana, 12 rozdział 42 do 43 wersetu. Po śmierci Syna Bożego Józef zdobywa się wszakże na odwagę, publicznie staje po stronie ukrzyżowanego, mimo bogactwa i wysokiego stanowiska, które często są przeszkodą, by to zrobić. Podobnie postępuje Nikodem, który posłuchał słów, jakie Jezus skierował do niego podczas nocnej wizyty. Musicie się na nowo narodzić, jak to mówi Ewangelia Jana, 3 rozdział, 7 werset. Przychodzi tu z drogocenną miksturą i w ten sposób pokazuje, jak bardzo ceni i szanuje Pana Jezusa. A potem prosił Piłata Józef z Arymatii, który był potajemnie uczniem Jezusa z bojaźni przed Żydami, aby mógł zdjąć ciało Jezusa.